Dzień dobry kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Chciałam Was zaprosić na błyskawiczną sałatkę 5x5, czyli 5 składników w 5 minut. Jeżeli macie niespodziewanych gości albo na jakąś szybką imprezę, to jest właśnie sałatka dla Was. Jest niesamowicie pyszna, bardzo łatwa i bardzo szybka. Zapraszam Was serdecznie. Będziemy potrzebowali kukurydzę w puszce, fasolę w puszce, kiełki bambusowe lub seler. Ja akurat dzisiaj mam seler takie wiórki, natomiast bardzo dobrze też smakuje z kiełkami bambusowymi. No nie udało mi się niestety dostać, więc wykorzystamy seler. Do tego będą ogórki konserwowe i papryka konserwowa. Zaczynamy od tego, że odcedzimy te warzywa z puszki i ze słoików, kukurydzę, seler. Dodatkowo fasolkę musimy przedtem jeszcze przepłukać wrzącą wodą. W międzyczasie, gdy nam się warzywa odsydzają, pokroimy sobie ogóreczka i paprykę, drobną kosteczkę. Teraz wrzucamy naszą kukurydzę, która już się odsączyła od wody. Teraz odsypujemy fasolkę i przepłukaną gorącą wodą. I teraz jeszcze wrzucamy nasz seler albo kiełki bambusowe, jak to lubi i co macie pod ręką. I teraz do tego wrzucamy tymianek, dwie szczypty, trochę soli. Dwie łyżki majonezu i mieszamy wszystko. Dobrze, i sałatka nasza już jest gotowa. Kochani, jest przepyszna. O, uciekająca sałatka. Jeżeli filmik Wam się podobał, zapraszam do kolejnych filmików. Subskrybujcie kanał. I łapeczka w górę. Radosnej zabawy i miłych doznań smakowych.